Siemanko, ja jestem Technokrata i witam was w kolejnym Game Newsie. I w miniony piątek mieliśmy Witcher Con. Konwent dookoła Wiedźminowe. No genialna sprawa, powiem wam szczerze, szkoda, że żyjemy w takich warunkach i że ten konwent nie odbywał się stacjonarnie, bo prawdopodobnie chciałbym się na niego wybrać i jeżeli w przyszłości będzie odbywał się w jakikolwiek sposób stacjonarnie, to zdecydowanie na taki konwent bym się wybrał, bo jestem absolutnym fanem serii. No i dostaliśmy zapowiedzi całej masy ciekawych rzeczy, w tym dodatków do Wiedźmina. Tak, dodatków do Wiedźmina 3, no i update'u do next-genowej wersji. Co prawda update do next-genowej wersji nie dostał żadnej konkretnej daty, ale ja wam dzisiaj opowiem, kiedy mniej więcej on powinien się pojawić, moim zdaniem, kiedy prawdopodobnie CD Projekt będzie planował jego wprowadzenie. No i cóż, nie będę tutaj wam puszczał żadnego intro, więc zostawcie tylko suba, jeżeli oczywiście film wam się podoba, łapkę w górę i już teraz poopowiadajmy sobie o tym, co zobaczyliśmy na Witcher Conie. Po pierwsze, tak jak mówiłem, trailer, znaczy tego jeszcze nie mówiłem, ale trailer sezonu drugiego serialu. Być może serial też tutaj sobie omawiam. Nie będę robił osobnego kanału do omawiania seriali, bo nie będzie ich prawdopodobnie dużo, a filmy takie jak z superbohaterami, czy też serial Wiedźmin mogę omawiać na kanale gamingowym jak najbardziej. Oczywiście, to się okaże. Najważniejsza jest jednak dla nas gra. 21. No czyli stosunkowo za tydzień dostaniemy, dostaniemy Witcher Monster Slayer i o tym oczywiście będą osobne filmiki. Dla mnie w tym momencie najważniejsze jest jednak gra. Na Witcher Conie dostaliśmy oprócz tego zapowiedź anime, znaczy nawet nie anime, tylko animacji, bajki w świecie Wiedźmina, gdzie głównym bohaterem będzie młody Vesemir i to też będzie świetne, o tym też sobie porozmawiamy w osobnym filmie. No i CD Projekt utworzył zbiórkę na Wiedźmina w mangę, gdzie dzieje się to w Japonii. Jest to genialną sprawą, bo ponieważ no, jednak Wiedźmin był taki mocno słowiański i transfer tego uniwersum wiedźmińskiego na Japonię to genialna sprawa. Powiem wam szczerze, że to jest naprawdę bardzo ciekawy pomysł i fajnie, że CD Projekt chce coś takiego zrobić. Ale wróćmy do gry. Zostały zapowiedziane 3 DLC-ki do Wiedźmina 3. Genialna sprawa, ostatnie dodatki mieliśmy jakieś 5 lat temu, cokolwiek do tej gry weszło. Tak, to oczywiście była ona cały czas poprawiana, ulepszana i cały czas to trwa, bo zaraz porozmawiamy sobie też o next-genowej wersji. Ale 3 dodatki. I teraz pytanie, czym one będą? Wiadomo, że jednym z nich będzie zbroja z serialu, czyli to, co Henry Cavill nosi na ekranie, czyli na serialowy Wiedźmin, dostaniemy też w grze. Więc można byłoby przypuszczać, że 2 pozostałe DLC-ki to też będą przedmioty kosmetyczne. I szczerze, ja mam taką cichutką nadzieję, że nie tylko przedmioty kosmetyczne to będą, ale że dostaniemy chociaż jedną nową misję w świecie Wiedźmina. Nie jest to proste wplecenie takiego kolejnego eventu w Wiedźminie, aczkolwiek ta gra jest tak rozbudowana, że moim zdaniem oni takie evenciki, takie misje, takie dodatki powinni cały czas wypuszczać. Nawet drobniejsze, mniejsze niż krew i wino, mniejsze niż serce z kamienia, tylko po prostu jakieś takie drobne dodatki. Więc cóż, na DLC-ki na razie poczekamy. Prawdopodobnie one wejdą razem z next-genową wersją, więc teraz już możemy porozmawiać o wersji next-genowej. Czym będzie Wiedźmin next-gen? Zobaczyliśmy już poprawioną, czy też nową, odświeżoną okładkę Wiedźmina 3 Complete Edition, czyli tą next-genową wersję na konsolę nowej generacji z wbudowanym ray tracingiem i obsługą prawdopodobnie DLSS. A więc, przede wszystkim, czy wam się podoba ta nowa okładka? Powiem szczerze, mi tak średnio. Faktycznie mam wrażenie, że chcieli poprawić Wiedźmina, że chcieli, żeby on wyglądał bardziej tak rzeczywiście, natomiast stracił on troszeczkę rysy twarzy tego Wiedźmina gamingowego, tego z trójki, nie? Bo wiadomo, ten z jedynki był inny, ten z dwójki był też inny, a ten z trójki też jest inny. No i ten z wersji next-genowej, pytanie, czy cała postać będzie tak wyglądać, czy tylko okładka się zmieniła, czy też przemodelują mu twarz, bo to ewidentnie wymagałoby przemodelowania troszeczkę twarzy Wiedźmina, żeby wyglądał tak jak na tej nowej okładce. Powiem szczerze, ja nie jestem tym do końca zachwycony, aczkolwiek na next-genową wersję bardzo czekam.
I to jest ta wersja, która sprawia, że czuję presję tego, że nie mam karty RTX. Ja wiem, to już jest przesada, mam 1070. Na 1070 da się pograć w Wiedźmina nawet w 4K. Wiedźmin nie jest wymagającą grą, jeżeli ktoś nie ma jakichś super wymagań co do klatkarzu. A 1440p to lata aż miło, więc żeby pograć w Wiedźmina w takich naprawdę super detalach, no to teraz nawet najsłabsze RTX wystarczy. Więc pytanie, co przyniesie next-genowa wersja? Wydaje mi się, że next-genowa wersja naprawdę dociąży sprzęt. Będzie tam ray tracing i potencjał na ray tracing w Wiedźminie jest bardzo fajny. Odbicia, wiecie, tego słońca w zbroi. Ja osobiście jakoś nie jaram się super ray tracingiem. Tak uważam, że jest to technologia przyszłości. Na razie technologia kosmetyczna, ale w przyszłości za pomocą ray tracingu w ogóle może być renderowany świat każdej gry, wiecie. Bo to polega na tym, na czym polega nasze widzenie. Pada światło, pada na przedmiot, odbija się od tego przedmiotu i trafia do naszego oka. I dzięki temu my widzimy przedmiot, widzimy fakturę, kolor i tak dalej. To, co my widzimy, co widzi nasze oko, to jest odbite światło przenoszące informacje z danego przedmiotu. I w taki sam sposób powinien działać ray tracing. Na chwilę obecną przenosi on tak naprawdę tylko odbicie samo w sobie, czyli pokazuje refleksy. Ale wyobraźcie sobie taki przykład w przyszłości, gdzie programujemy grę, programujemy, tworzymy tekstury i nadajemy im cechy. Mówimy, że ta jest metalowa, ta jest taka, ta jest taka, ta jest taka i potem tylko rzucamy na to światło. I to światło już automatycznie odbijając się tworzy nam rzeczywisty obraz. Moim zdaniem taka jest przyszłość renderowania gier, ale na chwilę obecną jest to bardzo fajny kosmetyk. I bardzo mi się to podoba. Nie jestem jakimś super takim, że muszę mieć ray tracing teraz we wszystkim. Nie muszę, bo nie mam nawet RTX-a. Natomiast w Wiedźminie zdecydowanie chciałbym zagrać na tych absolutnie maksymalnych ustawieniach. Z racji tego, że ja go tak naprawdę przeszedłem na bardzo starym laptopie, nawet nie miałem 30 klatek i wtedy go przeszedłem i wtedy najwięcej czasu w nim spędziłem. Mając już nowy komputer, obgrałem tylko dodatek Serce z Kamienia i powiem Wam szczerze, przyznaję się, krew i wino nie skończyłem. Przeszedłem gdzieś tam do połowy, jestem nawet teraz i nie skończyłem, ale zamierzam to wszystko od początku przejść. No, oczywiście nagram z tego gameplay na kanale, ale właśnie już z next-genowej wersji, dlatego ciśnie mnie, żeby mieć tego RTX-a, żeby nagrać tą wersję dla Was w absolutnie najlepszej możliwej jakości. Mam nadzieję, że nie tylko dodają ray tracing, ale też znacząco poprawią tekstury. Już w tym momencie istnieje cała masa modów do Wiedźmina, który zrobi z niego absolutnie genialnie wyglądającą grę, taką totalnie next-genową. Jakby w ogóle udało się zrobić taką fotorealistyczną grafikę, co raczej nie jest możliwe, ale mimo wszystko mam nadzieję, że wycisną z tej gry jeszcze więcej pod względem graficznym i że nie poprzestaną na samym ray tracingu. A oprócz tego dostaniemy DLSS, czyli coś, co musisz wpaść z ray tracingiem od NVIDII, ponieważ ray tracing sam w sobie tak mocno dociąża kartę graficzną, że no da się grać w niektóre gry w natywnym ray tracingu na najmocniejszych kartach 3080, 3080 Ti, 3090, natomiast no nie ma tam zbyt dużej ilości klatek i tutaj przychodzi nam z pomocą DLSS, natomiast nawet jeżeli ktoś nie chce grać, akurat w przypadku Wiedźmina wątpię, żeby tak się stało, że ktoś może nie chce grać w ray tracingu, ale potrzebuje DLSS, żeby poprawić wydajność gry. Wydaje mi się, że aż tak wymagania Wiedźmina nie skoczą, zwłaszcza, że 2060, czyli najsłabsza karta na chwilę obecną obsługująca ray tracing, no to bez problemu radzi sobie z Wiedźminem już teraz nawet w 4K. Więc no, prawdopodobnie z Wiedźminem, z ray tracingiem w 4K zdecydowanie sobie nie poradzi, no ale już nawet w tej next-genowej oprawie graficznej powinna sobie bez problemu z Wiedźminem radzić. Mimo wszystko DLSS da tutaj nam kopa do FPS-ów, więc będziemy mogli grać z ray tracingiem i w fajnym klatkarzu i w wysokiej rozdzielczości. Tylko mam nadzieję, że ten DLSS zostanie na tyle fajnie zaimplementowany, że będzie można sobie wybrać rozdzielczość tą bazową, no i tą wynikową, do jakiej będziemy skalować. I jakby nie mogę się tego bardzo doczekać. W sensie taka odnowa przygoda z Wiedźminem. I teraz pytanie, kiedy tak naprawdę się pojawi ten dodatek next-genowy, w ogóle next-gen Wiedźmin. Moim zdaniem albo w tym samym czasie co serial,
albo w połowie, znaczy na pewno nie wyjdzie przed serialem. Tego bym się nie spodziewał. Jeżeli wyszłoby to przed serialem, czyli przed 17 grudnia, bo wtedy drugi sezon ma mieć premierę, będę bardzo zdziwiony. Nie jest to niemożliwe, aczkolwiek jeżeli ja bym był CD Projektem, no to tak, z jednej strony gracze czekają, ale już czekają właściwie długo, więc... Po co nakręcać tą sprzedaż Wiedźmina przed serialem? Czyli tak naprawdę budować Netflixowi hype na serial. Niech Netflix odwali całą marketingową robotę, czyli niech wypuszczą serial, niech nakręcą ludzi na to uniwersum. Wiadomo, Netflix ma gigantyczne zasięgi, a w tym momencie Wiedźmin jest jednym z ich flagowych projektów, więc jeżeli Wiedźmin będzie wychodził, no to tutaj będzie gigantyczna kampania Netflixa i ludzie będą tego Wiedźmina oglądać, co za tym idzie, będą transferować się w trakcie serialu albo po serialu, czy to do gry, czy do książek Sapkowskiego, czy w ogóle do całego uniwersum Wiedźmina. I wtedy ja, jako CD Projekt, bym przeatakował. W sensie tak mówię, ja stricte z takiego gamingowego, z punktu widzenia gracza, no to jak tylko będę miał RTX-a, to już chciałbym mieć tą wersję, ale jakbym był CD Projektem i myślał marketingowo, no to poczekałbym, aż Netflix wypuści swój serial, niech zbuduje hype, tą taką ochotę na Wiedźmina, i nie czekał do końca serialu, tylko gdzieś tak w połowie, jak już ludzie się rozgrzeją tymi odcinkami i będą czekać na kolejne odcinki, wtedy wrzucił im właśnie next genową wersję Wiedźmina. Więc prawdopodobnie, moim zdaniem, no, wystartuje next gen razem z serialem albo z lekkim opóźnieniem w stosunku do serialu i przez to będzie serial Netflixa nakręcał hype na Wiedźmina i Wiedźmin będzie się jeszcze lepiej sprzedawał. Kolejny zastrzyk gotówki dla CD Projektu, gdzie sprzedają po raz kolejny tą samą grę. Ja tam im kibicuję, Wiedźmin jest genialną grą, świetnie wypuszczoną i naprawdę, no tutaj jest tyle fajnych rzeczy z Wiedźmina, widziałem też nową figurkę taką genialną, 1600 zł to kosztuje, chciałby to wszystko człowiek mieć, ale na chwilę obecną najważniejsza jest karta graficzna, żeby pograć jednak w Wieśka na tych takich, wiecie, maksymalnych ustawieniach next genowej wersji. Mam nadzieję, że już wtedy będę regularnie streamował i będę dla Was robił streamy z tegoż Wiedźmina next genowego, bo absolutnie nie mogę się go doczekać, nie mogę się doczekać serialu, wszystko co związane z Wiedźminem. I jeszcze prawdopodobnie kupię sobie w końcu, bo już przeczytałem 3 albo 4 razy całą sagę Wiedźmina, a cały czas nie mam kolekcji książek i w końcu taką bym sobie chciał zakupić, więc też sobie kupię, żeby przeczytać wszystkie książki, potem wsiąknąć w serial, potem jeszcze raz grę i spędzić... No... Na pewno ostatni miesiąc albo ostatnie 2 miesiące i 2 pierwsze miesiące przyszłego roku pod właśnie egidą Wiedźmina i całego uniwersum. Nie wiem, dajcie znać, co wy sądzicie o Wiedźminie. Ja absolutnie naprawdę uwielbiam książkę, uwielbiam serial, no nie ten polski. Ten polski był kiepski, bardzo, bardzo był kiepski i nawet najwięksi fani go nie lubią niestety. No i przede wszystkim grę. Teraz Monster Slayer i powoli tak naprawdę rozpędza się Wiedźmin. A CD Projekt sam zapowiadał na swojej takiej dużej konferencji, z której też chyba robiłem jakiś film, tak, o tej konferencji, że zamierzają rozwijać dwa mercze, dwa swoje kluczowe produkty. Jest nim właśnie Wiedźmin jako The Witcher, a nie The Witcher 3, czyli całe, wiecie, cała masa rzeczy wokół Wiedźmina. Tam jest Gwint, tam będzie teraz Monster Slayer, są Wojny Krwi, jest Wiedźmin Trójka jako najnowsza gra z serii, ale no w przyszłości na pewno będzie kolejny Wiedźmin. Tutaj się nie zabija kury znoszącej złote jaja, więc następny Wiedźmin też na pewno będzie. Ja czekam cały czas na rozwój tej całej serii związanej z Wiedźminem. Dobrze, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Wiem, że się rozgadałem i może dla wielu to było nudne, natomiast ja osobiście jestem naprawdę mega, mega podjarany tym, co się dzieje z Wiedźminem i że znowu wraca. On już jest 6 lat na rynku, a ma się cały czas świetnie i to jest fajne. Co prawda chcielibyśmy nową część, ale mam nadzieję, że ją dostaniemy jak najszybciej, tylko że zrobioną lepiej od Cyberpunka. Mam nadzieję, że tutaj CD Projekt nauczy się na błędach. Cóż, dziękuję Wam za dzisiaj.
No i jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, zostaw suba. Jak ktoś nie subskrybuje i dotrwał do końca odcinka, koniecznie mi napisz, bo to mnie mega ciekawi, że czy można mnie słuchać przez 14, prawie 15 minut, nie subskrybując mnie, to by było naprawdę bardzo ciekawe dla mnie. Nie musisz zostawiać suba. Będzie mi miło, jak zostawisz, ale nie musisz zostawiać, ale napisz ten komentarz. Ja bym był bardzo ciekawy, czy takie osoby są. Cóż, dziękuję Wam za dzisiaj. Oczywiście życzę miłego wieczoru, dnia czy też nocy, kiedykolwiek to oglądacie. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale, które mam nadzieję coraz częściej, aż w końcu dojdziemy do codziennych filmów, a potem może nawet do dwa razy dziennie, jeżeli będę nagrywał game newsy plus gameplaye. Co tu dużo mówić. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!